Dzień trzeci. Święty Józef jest przedstawiony jako człowiek prawy, wierny prawu Boga, gotów pełnić Jego wolę. Dlatego wkracza w tajemnicę wcielenia, gdy anioł Pana, ukazując mu się we śnie, oznajmia mu: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi twój lud od jego grzechów. Odrzucając myśl o potajemnym oddaleniu Maryi, bierze ją do siebie, gdyż obecnie jego oczy widzą w niej dzieło Boże. Benedykt XVI. Po zaślubinach Maryi wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się przemienną i po 12 miesiącach Józef wraca, żeby z nią zamieszkać razem. Teraz patrzy, ona jest w stanie błogosławionym, jego nie było, kto mógł tu być, co się dzieje? I jak jest napisane, nie chciał jej narazić na zniesławienie, dlatego zamierzał ją oddalić potajemnie. Może powiesz, Józefie, jak tak można? Jak matkę Maryję oddalać potajemnie? Ale on bardzo uczciwie, bardzo po męsku chciał postąpić, gdyż prawo żydowskie kobiety, która złamała przysięgę małżeńską niespełnioną, kazało ukamienować. Była przysięga, ty się złamała, musisz ponieść karę. Panna z dzieckiem nieraz oczywiście się zdarzała, jak to miało miejsce i pewno i nieraz ma, ale to była sprawa mniejszego zła, gdyż nie było złamane prawo zaślubin, a tu były zaślubiny. To nie była panna z dzieckiem, były zaślubiny, więc masz dziecko, nie było Józefa, więc musisz ponieść karę. Dlatego Józef po męsku wykombinował i nie chciał ją narazić na karę, dlatego ją zamierzał potajemnie oddalić. Józef chciał się po prostu wycofać, wziąć winę na siebie, mówiąc, to ja zrywam, to jest moja wina, to nie jest wina Maryi. Wziął winę na siebie, jeszcze nie wiedząc, skąd jest to dziecko. Józef jest ikoną prawdziwego faceta, prawdziwego mężczyzny, który nawet nie rozumiejąc swojej żony, ufa Bogu i bierze winę na samego siebie. Myślę, że ta historia wejścia Boga w życie Maryi i Józefa ma tobie wiele do powiedzenia, bo gdyby nie, to po co byłoby to spisywane? Jak mówi święty Paweł, wszystko zostało spisane dla naszego pouczenia. Kiedyś rozmawiałem z jednym z takich trochę mądrujących się młodzieży, lekko protestantyzującej i mówi, a po co to pisać o Maryi, po co to pisać o Józefie? To przecież była prywatna sprawa między Maryją a Józefem, takie rzeczy. Więc po co to było spisać? Przecież było mnóstwo spraw, całe tomy by można było spisać tych prywatnych ich spraw. Ale jeżeli to zostało spisane, to dlatego, żeby nam pomóc. Więc czy jesteś gotów, czy jesteś gotowa, jak Maryja, jak Józef, niewiele rozumiejąc ze swojego życia, zaufać Bogu? Czy zawsze powiesz, nie, nie, Panie Boże, no proszę mi to wytłumaczyć, ja tego nie rozumiem. A ona też nie mogła zrozumieć, mówi, jak się to stanie, skoro nie znam męża? Pyta Pana Boga, a Bóg wszystko wyprowadził. Józef cierpi, ale Pan Bóg mu dał znać i mówi, nie bój się wziąć Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Bóg mu wszystko wyjaśnił. Józef wszystko zrozumiał, ale nie od razu. Mówię to po to, ponieważ jeżeli, jak Józef, zgodzisz się na wejście Boga w twoje życie i że to wejście Boga, wkroczenie Jego w twoje istnienie wcale nie będzie oznaczać, że będzie ci łatwiej, może będzie nawet po ludzku tobie trudniej, ale jeżeli zgodzisz się, że Bóg wchodzi w twoje życie, to dobrze, to w porządku, bo Bóg ciebie bardzo kocha. I On ma dla ciebie dobry plan na twoje życie. Tylko prosi cię, daj Bogu szansę, żeby mógł wkroczyć w twoje życie. I powiedz jak Józef, i powiedz jak Maryja, tak Panie, amen, niech mi się stanie, jak Ty tego chcesz.